Jezus prezentuje Boga jako, jako tego, który może wszystko, ale nie za bardzo odpowiada na nasze modlitwy, dopóki nie jesteśmy bardzo wytrwali w naszych modlitwach. Gdy nie jesteśmy bezwstydnie wytrwali w naszych modlitwach, gdy ciągle Go męczymy naszymi modlitwami. Dlaczego to jest tak potrzebne? Dlaczego musimy być tak bezwstydnie wytrwali w naszych modlitwach? Jeśli Bóg jest wszystko wiedzący i wszystko mogący, jeżeli nas kocha, jeżeli jest pełen współczucia, to dlaczego musimy być tacy wytrwali w naszych modlitwach? Dlaczego On nie odpowiada za pierwszym razem, gdy się modlimy o coś? Dlaczego musimy być tacy wytrwali? Jaki możliwy cel jest tego? Poza tym, że my stajemy się bardzo zmęczeni taką modlitwą. Będziemy starali się odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie. Więc my wiemy, że Bóg chce tego od nas. My wiemy, że Bóg chce, żebyśmy wytrwali w naszych modlitwach. I żeby spojrzeć na ten aspekt, zobaczymy na dwie przepowieści, które Jezus opowiedział o modlitwie. Nie ma pytania, nie wiemy, że to jest to, czego Bóg od nas oczekuje, ale pytanie jest, dlaczego? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy byli wytrwali? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy ciągle nie przestawali się modlić? Dlaczego? Gdy będziemy patrzeć na te przypowieści, zobaczymy, że przyczyną, dla której musimy być bezwstydnie wytrwali, to nie jest coś, co jest w Bogu, ale to jest coś, co jest w nas. Zobaczymy, że przyczyną, dla której musimy być wytrwali w naszych modlitwach, nie jest to, kim Bóg jest w swoim perfekcyjnym charakterze, ale jest to, kim my jesteśmy w naszym nieidealnym charakterze. A więc zobaczymy, co to ma znaczyć w naszym osobistym życiu modlitewnym. A więc otwórzcie Biblię na Ewangelię Łukasza i w Łukaszu się znajdują dwie unikalne przypowieści o życiu modlitewnym. I przeczytajmy z rozdziału 18 Ewangelii Łukasza przypowieść, którą nazywam przypowieść o gderliwej wdowie. I następną przypowieść, którą będziemy rozważać, to jest przypowieść z rozdziału 11 o przykrym sąsiedzie. A więc teraz otwórzmy na rozdziale 18 Ewangelii Łukasza. Ja myślę, że Jezus był najlepszym opowiadaczem historii, jaki kiedykolwiek żył. A więc On opowiadał te przypowieści i w nich znajdowały się różne interesujące charaktery ludzkie. A więc w tej pierwszej przypowieści mamy dwa charaktery ludzkie pokazane. Pierwszy to jest sędzia, który nie ma pasji w sercu, który nie respektuje Boga ani nie szanuje ludzi. I on jest ten sędzia, który po prostu przekazuje swoje osądy. Bardzo podobny jest do biurokraty, który długie lata spędził w biurze. I jest drugi charakter, jest ta wdowa, która jest bardzo natrętna, która ciągle przychodzi do niego. I te dwa charaktery, te dwie postacie ludzkie będą się tutaj przewijały przez tą historię. I w pierwszym wersecie znajdujemy główną zasadę, która mówi, której właśnie jest ta przypowieść dotyczy. A więc w pierwszym wersecie czytamy, powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. A więc doktor Łukasz mówi, a więc to jest ten główny punkt w tej przypowieści. Módl się cały czas nie ustawaj, módl się cały czas nie ustawaj. I później Jezus opowiada taką przypowieść. Zaczynamy od wersetu drugiego. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem.
Ja chcę, żebyście zrozumieli, dlaczego ta wdowa musiała przechodzić do tego sędziego po tą obronę. A więc zwykle sędziowie siadali przy bramach miasta, jeżeli ktokolwiek potrzebował jakiegoś osądu, musiał iść do takiego sędziego, musiał opowiedzieć swoją sprawę i sędzia przekazywał osąd. I to jest to, co robiła ta wdowa. Wdowa przychodziła do sędziego i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Nie myślcie, że ta wdowa była stara. Większość kobiet w tej kulturze było żonami już w wieku nastolatek i często były wdowami, gdy były może 30, miały 30 lat albo coś koło tego. I w tej kulturze nie było protekcji społecznej, nie było ochrony społecznej dla wdowy, nie było social security, nie było emerytury, nie było żadnej pensji, a więc one były zostawione samym sobie. I to jest to, co ta wdowa mówi. Mówi do sędziego: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem, dba o swoje sprawy, musi sama dbać o swoje sprawy. Jezus mówi nam, że ten sędzia nie był za bardzo zadowolony z tego, co wdowa robi. Nie miał miękkiego serca. Mówi, że był ten sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. A więc przychodzi do niego ta wdowa i marudzi. I w wersecie 4 czytamy: i przez długi czas nie chciał. Co to znaczy? On może myślał, że jak ją zignoruje, to ona odejdzie i zmęczy się. Jeżeli ja nie dam jej tego, co chcę, to może ona przestanie mnie męczyć, zostawi mnie. W każdym razie może był niegrzeczny dla niej i może myślał, że ona po prostu zmęczy się i odejdzie. Ale to nie działało na tą wdowę, bo w wersecie 3 czytamy, że która go nachodziła, czyli ona przychodziła i cały czas do niego mówiła: weź mnie w obronę przez moim przeciwnikiem, weź mnie w obronę. To jest tak jak taki zawodnik bejsbola, który cały czas próbuje wygrać mecz. I tak samo ona próbowała cały czas wygrać swoją sprawę. Każdego dnia on przychodził przed bramy miasta, aby tam wydawać osądy dla różnych ludzi. I każdego dnia ona tam stała i prosiła go: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I każdego dnia on odmawiał. W końcu, gdy już nie mogły jego uszy tego wytrzymać, nie mógł już tego żadnego razu więcej usłyszeć. Co się dzieje? Czytamy w wersecie 4. Przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie wykończyła mnie. I to jest obrazowy język. Są dwa terminy, które tłumaczą nam, dlaczego on jej dał to, o co prosiła. Po pierwsze, on mówi: ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, jest bólem w moim krzyżu, mnie denerwuje, ciągle przechodzi, ciągle marudzi. A po drugie, powiedziane jest tutaj, że zrobił to, ponieważ nie chciał, aby ciągle przychodziła i męczyła go, aby w końcu nie przyszła i nie wykończyła mnie. To słowo, które określa tak bardzo zmęczonego, wykończonego, to jak młoda para, która jedzie przez 1000 mil i już jest naprawdę bardzo zmęczona, albo gracz futbolu, który jest po miesiącu treningów w gorącym sierpniowym słońcu, albo człowiek z wyższej szkoły, który jest po tygodniu egzaminów ostatecznych. Tak samo czuł się ten sędzia, więc w końcu się poddał i dał jej to, o co prosiła. I w wersecie 6 Jezus mówi, co to oznacza dla nas. Jezus mówi: i rzekł Pan,
Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dni i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czyli Jezus wytłumacza, my możemy być porównani do tej marudnej wdowy, gdy Bóg może być skontrastowany z tym sędzią. Bóg nie jest jak ten sędzia. Ten sędzia nie interesował się człowiekiem. Bóg się interesuje człowiekiem. Ten sędzia nie miał współczucia. Bóg ma współczucie. Ale jego punkt jest, że gdy ten sędzia, który nie ma miękkiego serca, podda się w końcu, o ile więcej możemy oczekiwać od kochającego i pełnego współczucia Ojca w niebie, który nas kocha i który chce nam dać to, co chcemy. Ale też mówi, że mamy być jak ta marudna wdowa, jak ta natrętna wdowa, która przychodziła i przychodziła. My musimy modlić się i modlić się i modlić się i nie przestawać. Nie możemy stawać, nie możemy ustawać. Musimy być bezwstydnie wytrwali w naszej modlitwie. Ian Bowes napisał bardzo wiele na temat modlitwy i on kiedyś napisał to o wytrwałej modlitwie. Modlitwa taka nigdy się nie kończy, ani nie słabnie. Nie zniechęca się. Nie poddaje się strachowi, ale jest napędzana i podtrzymywana przez nadzieję, która nie zna desperacji i wiarę, która nie dopuszcza braku odpowiedzi. Taka modlitwa nie nastawia się na poddanie się i nie ustawia się na przestanie, nie wstaje z kolan, dopóki nie otrzyma odpowiedzi. Jeśli nie jesteście w pełni przekonani o tym, to przejdźmy do drugiej przypowieści, która też o tym uczy. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, rozdział 11. I znajdziemy tą przypowieść w wersetach od 5 do 10. Zobaczcie, że ta przypowieść, przypowieść następuje po innych instrukcjach, które Jezus podał od 1 do 4 wersetu, gdy w odpowiedzi na prośbę uczniów, którzy przychodzą do Jezusa i proszą Go, naucz nas, jak się modlić. I Jezus podaje modlitwę, którą nazywamy modlitwą pańską. I Jezus nie kończy na tej modlitwie jednak, ale przechodzi do następnej przypowieści, która jest bardzo podobna do poprzedniej, którą rozważaliśmy. I są tu trzy charaktery. Jest po północy, jest człowiek, jest jego rodzina i jest przykry sąsiad. Czyli przychodzi człowiek do swojego sąsiada i mówi: któż z was, mając przyjaciela, przyjdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc z podróży, a nie mam mu co podać. Musimy zrozumieć, że w tej sytuacji ten gość tego człowieka, który jest bohaterem tej przypowieści, jest nieoczekiwany. W normalnej sytuacji, w każdej rodzinie, w tej kulturze, każdego dnia od nowa piekło się chleb rano i do wieczora te wszystkie zasoby zostały zjedzone. I gdyby ten człowiek wiedział, że gość go odwiedzi, to prawdopodobnie przygotowałby więcej chleba, więcej pożywienia, żeby nie zaskoczyła go wizyta, żeby on mógł tego gościa poczęstować. I dlaczego, może zastanowicie się, dlaczego oni nie odesłali gościa do motelu 6, który jest tak popularny w dzisiejszych czasach? Więc po pierwsze nie zrobili tego, gdyż nie było wtedy takich możliwości, jakie my mamy teraz. A po drugie, gościnność była bardzo wysoko ceniona w tej kulturze. Więc gdy ktoś pokazał się przed twoimi drzwiami i oczekiwał, że dasz mu jeść albo przespać się, to powinieneś zrobić wszystko, co możesz w tej sytuacji, żeby zadowolić takiego człowieka.
A więc przychodzi człowiek, przychodzi gość do człowieka, który nie ma jedzenia. Oni nie mieli 24-godzinnych sklepów, w których mogli coś zakupić. Nie mieli kuchenek mikrofalowych, nie mieli lodówek, że mogli wyciągnąć jedzenie z lodówki i zagrzać je w mikrofalówce. Nie mieli jedzenia, które było przechowywane. Standardowo w każdej takiej rodzinie każdego ranka stawało się, gotowało się jedzenie tylko na jeden dzień i następnego dnia zaczynało się wszystko od początku. Co więc, jeżeli ten człowiek przychodzi do swojego sąsiada i mówi, że nie mam jedzenia, to właśnie dokładnie to oznacza, że on nie ma jedzenia w swoim domu. A więc on ma wybór w swoim życiu. Co tu zrobić? Być bardzo niekulturalny, niegrzeczny w stosunku do swojego gościa i nie dać mu nic do zjedzenia, albo może pójść do domu swojego sąsiada, o którym wie, że ma dodatkowy chleb w swoim domu, dodatkowe pożywienie. A więc on idzie o północy, puka do swojego sąsiada i krzyczy: o, mój przyjacielu, ja potrzebuję jedzenie. Przyszedł do mnie gość, nie mam co przed nim położyć. Musisz mi pomóc. I Jezus wyjaśnia, że tak jak ten niesprawiedliwy sędzia w rozdziale 18, ten przyjaciel również nie był chętny do pomocy. Czytamy w 7 wersecie: a tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. I teraz, żeby zrozumieć jego odpowiedź, musicie trochę zrozumieć więcej na temat domów w Palestynie w tym czasie. Ten człowiek nie był niegrzeczny, nie był niedobry dla swojego sąsiada, był po prostu chciał zatroszczyć się o swoją rodzinę. Zwykle te domy składały się z jednego pokoju i wszyscy domownicy spali w jednym miejscu, na jednej macie, na jednym materacu. I rodzice, którzy mają dzieci, którzy kładą je dzieci do łóżka każdego dnia, mogą to zrozumieć, że gdy położycie te dzieci do łóżka, to ostatnią rzeczą, którą chcecie, żeby one się znowu obudziły i wstały, żebyście znowu musieli męczyć się i kłaść się do łóżka. Gdy ten człowiek wstanie i otworzy swojemu sąsiadowi, wszyscy jego domu się obudzą, a więc on krzyczy: odejdź od mojego domu, nie mam zamiaru wstawać. Ale ten sąsiad nie bierze tego za odpowiedź, czyli on jeszcze raz puka, jeszcze raz prosi i dostaje tą samą odpowiedź i to się dzieje kilka razy przynajmniej. To się prawdopodobnie temu człowiekowi wydaje, że to jest wieczność, który jest w domu w środku. I w końcu się denerwuje, odrzuca przykrycie, wyskakuje z łóżka, otwiera drzwi i wrzeszczy do sąsiada: czego ode mnie chcesz? I Jezus odpowiada teraz, że ten człowiek dostał to, o co prosił, z powodu wytrwałości. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Zobaczcie, on nie da mu tego dlatego, że on był jego przyjacielem. Oczywiście ja myślę, że to nie zaszkodziło również, ale da mu dla jego natręstwa. Co to znaczy natręstwo? Natręstwo biblijne ma w sobie dwa, to oznacza po pierwsze z odwagą. Być wytrwałym w biblijnym sensie oznacza być odważnym, pytać się o rzeczy, prosić o rzeczy, o które inni by się nie odważyli prosić. Ale po drugie, ta wytrwałość biblijna oznacza również bez wstydu. Proszenie bez wstydu. To znaczy, że nie pozwolisz, aby cokolwiek stało na twojej drodze, żebyś poprosił o to, czego potrzebujesz. On na pewno w ogóle nie interesuje się, co ten człowiek myśli, którego prosi, co będzie z jego rodziną. On jest bezwstydny, po prostu bezwstydny. I Jezus implikuje to dla nas. To jest to, co powinno być prawdą w naszym życiu modlitewnym. Powinniśmy być bezwstydnie wytrwali. Powinniśmy z odwagą modlić się. Bez wstydu.
podchodzić do Bożego tronu i powinniśmy nie przyjmować nie za odpowiedź. I w wersecie 9 Jezus mówi dalej, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Werset 10. A więc, ponieważ to ta instrukcja, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołaczy, temu otworzą, idzie zaraz za tą przypowieścią. A więc to nie chodzi o takie, o taką delikatną prośbę. Poproś i otrzymasz, kto szuka, znajduje. Nie, to znaczy, że jeżeli prosisz, to masz tak długo prosić, masz prosić i prosić i prosić i prosić, aż dostaniesz. Jeżeli szukasz, to masz szukać i szukać i szukać, nie przestawać szukać, aż znajdziesz. A jeżeli kołatać, to masz tak długo kołatać, aż ci otworzą. To znaczy, że Bóg chce, żebyśmy byli bezwstydnie wytrwali w naszej modlitwie. Żebyśmy nie przestawali, nie poddawali się. Mamy modlić się, nie przestawać, nie ustawać, nie słabnąć, modlić się, modlić się. Jeżeli będziemy to robić, to w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób Bóg odpowie. Oczywiście pytanie powstaje, dlaczego my powinniśmy to robić? Czy nasz Bóg jest jakimś takim Bogiem, który potrzebuje być zagłaskany, dopóki da nam coś, czego potrzebujemy? Czy musimy wydzierać z Jego rąk na siłę błogosławieństwo, zanim On nam je da? O nie, nie, nie. Nie, to nie jest nic w naszym Bogu, co wymaga, że mamy się modlić w ten sposób. On jest wszystko wiedzący. On wie wszystko, czego potrzebujemy, zanim Go nawet poprosimy. On jest wszechmocny. On może nam dać wszystko, czego potrzebujemy, dokładnie wtedy, kiedy chce. On jest pełen współczucia, On nas kocha, On cieszy się, że może dać swojemu dziecku tego, czego dziecko chce, czego dziecko potrzebuje. To nie jest problem w Bogu, ale jest coś prawdopodobnie w nas. My możemy być przyczyną, dlaczego musimy modlić się nieustająco i nie poddawać się. Joel Sender w swojej książce Moc nieustannej modlitwy powiedział: Bóg nie zawsze odpowiada na modlitwę od razu, ponieważ proszący nie jest w odpowiednim stanie, aby otrzymać odpowiedź, aby otrzymać to, o co prosi. Jest coś, co Bóg chce w nim zmienić, zanim odpowie na jego modlitwę. Czyli Bóg nie zawsze odpowiada na modlitwę, nie daje to, o co jest proszony, ponieważ ten, który prosi, nie jest w odpowiednim stanie, aby otrzymać to, o co prosi. Co Bóg może chcieć we mnie zrobić, zanim da mi to, czego chcę? Dam wam trzy przykłady. Po pierwsze, może nie jesteś naprawdę szczery w swojej modlitwie. To oznacza, że modlisz się o coś, ale naprawdę nie jest to dla ciebie takie najważniejsze. Jeżeli to nie jest takie najważniejsze, to dlaczego to ma być ważne dla Boga? Ale jeżeli modlisz się o coś przez długi, długi czas, to jest sposób na pokazanie Bogu, że naprawdę jesteśmy szczerzy w tym, o co się modlimy. Może modlisz się ze złym motywacją. Może jest to coś dobrego dla ciebie. Może Bóg chce tego dla ciebie, ale modlisz się samolubną motywacją. Jeżeli to jest prawda, to modlenie się długi czas o to jest sposobem na oczyszczanie twoich motywów. Może masz samolubne motywy, ale jeśli będziesz się długo coś modlił, to wyczyści twoje motywy. O, może jeśli trzecią taką przyczyną może być, że nie obliczyłeś kosztów, co będzie wymagane od ciebie,
żeby otrzymać odpowiedź na tą modlitwę. I nie obliczyłeś tego kosztu i nie jesteś w stanie zapłacić tej ceny. A więc wtedy modlenie się przez długi czas powoduje, że zaczynasz rozumieć, jaki będzie koszt odpowiedzi na tą modlitwę. Może być wiele innych przyczyn, ale mój punkt jest taki, że to nie jest problem, że to nie jest nic u Boga, co wymaga długich takich wytrwałych modlitw, co wymaga natrętnych modlitw, ale to jest problem w nas. Dlatego moja prośba dla was dzisiaj jest: nie poddawajcie się w swoich modlitwach. Nie traćcie nadziei, nie przestawajcie się modlić. Bądźcie wytrwali w modlitwie, módlcie się, bądźcie nieustający, niech wasza modlitwa będzie nieustająca. Bądźcie bezwstydnie wytrwali w swoich modlitwach. Jeżeli modliliście się przez długi czas i nie widzicie żadnych rezultatów, nie przestawajcie teraz. Nie poddawajcie się, nie zostawiajcie swojej nadziei. Nie bądźcie zmęczeni. Tak jak ta wdowa nigdy nie była zmęczona, ale przychodziła do tego sędziego. Nie bądźcie zmęczeni, ale przychodźcie jak ten sąsiad do swojego sąsiada i proście tak długo, aż otrzymacie. Bądźcie bezwstydnie wytrwali w swoich modlitwach, natrętni wręcz w swoich modlitwach. Jeżeli jesteście w odpowiednim sposób i w odpowiednim czasie, Bóg wam odpowie. W każdym roku w Moody przyjeżdża do nas bardzo popularny mówca, dr Hendricks z Dallas. I to jest jego ostatni już czas. On jest bardzo już podeszły w wieku. I ja pamiętam jedno jego świadectwo, kiedy on opowiadał, jak jego rodzina modliła się o jego ojca. Doktor Hendricks, a jego rodzice rozwiedli się, zanim on był nawet urodzony, a więc on był wychowywany przez swoją babcię ze strony ojca. Jego ojciec nie miał żadnej roli w jego życiu, ale po tym, jak on ożenił się ze swoją żoną Jane, modlił się o swojego ojca przez 40 lat. W międzyczasie ich dzieci dołączyły do nich, zaczęły się modlić o jego ojca. Modlili się przez lata, modlili się przez dekady, przez dziesiątki lat. I jego ojciec coraz bardziej zagłębiał się w alkoholizm, w nałóg alkoholowy. Jego fizyczna kondycja się coraz bardziej pogarszała. Ale oni nie ustawali w modlitwie, nie ustawali. I w końcu, po 40 latach modlitwy, 40 latach, tylko jeden miesiąc zanim jego ojciec umarł, on przyjął wiarę w Jezusa Chrystusa. I przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. To jest bezwstydna, wytrwała modlitwa. O co się modliłaś i nie widzieliście odpowiedzi Bożej? Może modlicie się o zbawienie ukochanych, zbawienie rodziny i to się nie dzieje. Może to jest jakaś medyczna sprawa, medyczny problem, jakaś straszna rzecz, straszna choroba. Może to jest syn marnotrawny albo córka marnotrawna. Czekacie, kiedy wróci do domu. Może to jest ukochany, który walczy z uzależnieniem. Może to jest przyjaciel, może to jest ukochana jakaś osoba z rodziny, może to jest jeszcze ktoś inny, który nie może znaleźć pracy i nie otrzymaliście odpowiedzi. Nie przestawajcie, nie ustawajcie, módlcie się nadal, módlcie się, bądźcie wytrwali w swojej modlitwie. Bądźcie jak ta natrętna wdowa. Bądźcie jak ten natrętny sąsiad. Bądźcie bezwstydni i wytrwali w swojej modlitwie. Bądźcie odważni w swojej modlitwie. Jeżeli będziecie w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, kochający Bóg odpowie. Módlmy się.
O, Ojcze, wybacz nam. Wybacz nam, że jesteśmy zniechęceni i często słabniemy, ustajemy w naszych modlitwach, że jesteśmy zmęczeni czasem. Panie, pomóż nam, żebyśmy byli wytrwali, żebyśmy byli na naszych kolanach, żebyśmy przenosili ciągle to przez Ciebie, bo wiemy, kim jesteś i rozpoznajemy, że może być coś, co chcesz w nas zmienić, zanim odpowiesz na naszą modlitwę. A więc chcemy Ci powiedzieć jeszcze raz, że kochamy Ciebie, że dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który nas kocha i jest w stanie odpowiedzieć na nasze modlitwy. Wykonaj swoją dobrą pracę w nas, gdy